Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj wam pokażemy, jaki sobie zakupiliśmy gadżet na święta. Taki sobie prezent zrobiliśmy, aby poprawić naszą jakość naszych filmów. A to jest to dron DJI Mini Mac 2. Jakoś tak, nie wiem, pamiętam dokładnej nazwy, ale coś takiego. Mam tutaj właśnie podłączonego telefon. A tutaj jest dron. Tu jest pilota, to jest dron. Rozłożymy sobie go. Się go rozkłada w taki sposób. Wieje wiatr trochę. Nie będę ukrywać, ja już trochę sobie nim polatałem. Wersja nie polatała, ale dzisiaj będzie próbować, co? Mhm. Teraz włączymy go. Mam już podłączony telefon i włączamy tutaj przyciskiem. Miałem problemy z włączaniem, ale teraz już ogarnęłem sprawę. Tutaj też jest przycisk. O, i się załączył. Musimy zdjąć taki plastik osłonny na kamerkę. Rozdzielczość 4K. Patrzcie, jak tutaj ta kamerka warta. Jak świeci, jak samolot pojedzie. Sobie go postawimy. Obsłudze jest bardzo łatwe. Myślałem, że będzie trudniej. Trzeba też ściągnąć taką aplikację DJI Fly. I wtedy pobieramy ją, instalujemy sobie i możemy sobie latać. Są tutaj fajne, bo te przewody można do iPhone'a, do właśnie typu C są, też można podłączyć telefony, więc różnego rodzaju są. Dobra, no to teraz tak, robimy coś tutaj, bo musi się połączyć chyba Bluetooth, nie? Chyba trzeba poczekać. Petardy strzelają. Dobra, ale tak tutaj już sobie rozkminiłem, tutaj mamy przycisk do zmieniania funkcji, czyli tutaj jak klikniemy, chcemy robić zdjęcie, jak chcemy później nagrywa, to tutaj klikniemy i nagrywamy. Tu jest przycisk do włączania, tu są dwa takie joysticki do, jakby to powiedzieć, operowania, góra, dół, boki, obracanie drona. Tutaj mamy, możemy zmieniać kąt kamerki, ale też tutaj instrukcja włączenia, jak tutaj coś nie można się włączyć, o co tu chodzi. Mamy już go uruchomionego. Teraz zaczniemy lecieć w górę. Tutaj jest lewy drążek. Dajemy w górę. I leci sobie. Prawym drążkiem robimy tak. Tu go obracamy. A tu przód. Tu jesteśmy my, jak nagrywamy. Widać się? Zmienimy sobie kąt widzenia. Szczerze nie wiem, jaki długi, daleki ma zasięg, dlatego nie ryzykuję, daleko się na razie nie oddalam. Kacia spróbować? Odlecimy. Nie, bo mi spadnie. Zobaczymy, krzaki są. Czy coś tam bobra nie ma żadnego? Nie, akurat może namierzymy. Ostatnio miałem taką historię, jak sobie latałem, zająca widziałem, jak uciekał. Nie zdąży. Ostatniej chwili się skarnęłem, tak bym go mówił za nim lecieć. No i teraz lądowanie. Obawiałem się zawsze lądowania, że to jest ciężkie jakieś, ale to tylko po prostu robimy. Ale lecimy na drogę, bo to jest liczebna. No i tylko na dół drążkiem. I wylądowane, sam się włączy i pasuje. Jeszcze niekiedy go trzeba kalibrować przed startem, to któryś lot tam trzeba go skalibrować, ale to tylko robimy obracając go w poziomie o 360 stopni i pionowo 360 stopni. Co, Wercia, próbujesz teraz, nie? Nie, ale możemy obejrzeć. No ale kawałek cię tam. Co wyszło? No tutaj mamy albo, no to puścimy nagranie.
To jest dzisiejsze nagranie. Ale trawa ładna, zielona. Już jest prawie ciemna. No, ładna jakoś ogólnie. Jestem zszokowany. Myślałem, że to będzie trochę gorzej. Dalej, chodź, trzeba próby testy. Tu w aplikacji jest takie coś jak GoFly. I klikniemy to. Jak jest sparowany już urząd, pilot z dronem, wszystko jest powodnoczone, to właśnie takie coś wyskakuje. Tu napis dron, start dozwolony, teraz ja przyjmuję kamerę. No, jak ci pójdzie, pokaż. Ale to musisz mi czekać, to ja mam zrobić oba na dół, tak? W prawo i, no, i do siebie. Razem, nie? Czyli oba w prawo? No, i do siebie. Nie, znaczy się na zewnątrz. Tak, i na dół. No i puść teraz. Możesz puścić teraz. I teraz lewy do góry. Żeby jeszcze, jak przejść do góry. O, uważaj. Powoli. Jak to puść, możesz to puścić, to on nie spadnie. A który mam muszę, prawym czy lewym? Tym do góry. Góra, dół. A ty możesz prawo, lewo. O. Musi się ten, sama zorientować, jak to jest, żeby wiedzieć. A jak chcesz nagrać coś, uważaj. Leć do góry jeszcze. Ty nie chodź na odwrót, moje prawo, drugie lewo. No właśnie, tak ciężko właśnie mi się też na początku było z tym ogarnąć. Jak chcesz nagrywać, to masz tam na dole przycisk. Ten? Tutaj, no. Tym dusi, żeby nagrywać, nie? Aha, ja patrzę na niego zamiast w kamerę. No, w kamerę musiał. Ja też patrzyłem na niego, jak pierwszy raz latałem. Nagramy drona, jak lata. Fajna zabawka, nie? Kamil, ucieknij! Kamil! No, to daj do siebie teraz, wróć. Czemu on tak szybko leci? On strasznie szybko. A zmień, bo tam ma takie coś jak tryb sport. A nie. Na dół może... Nie mi. Dalej patrzę na niego na kamerę. Boże, łap go! Fajna zabawka, co? Czemu? O, co jest nie tak? Boże, łap go. Ale coś nie tak będzie. Uważaj, nie w traktor. Tu nie Holand stoi, musi wyżej najlepiej. Gdzie masz go? A, czekaj, ja teraz widzę nas. Widzisz nas? Nagrywasz? Nie wiem, czy nagrywam. Już nas nie widzę. Co tam widać? Ja nie ogarniam, w którą mam stronę ruszać. No właśnie to jest, musi się, wiesz, trzeba wprawić, bo później przyjdą nagrywki w polu. To wiesz, to już musi być... Nagrywać tak, jak ty robisz zdjęcia, czyli widać tylko naszą głowę. O, śmiesz. Musisz się nagrywać. No, chciałam nagrać nad New Hollandem, ale nie umiem. No to może w prawo tym lewym drążkiem, jak będziesz kręcić w prawo, lewo, to obracasz go, widzisz? A gdzie on ma kamerę? Tam jak się świeci zielone? Czy... Nie, z drugiej strony. To zielone to jest tył jego. Nagrywasz jak ten? Co chcesz zrobić? Ale powiem ci, że hałasuje, nie? No, to jest zabezpieczenie. No tak, ale jak na tych filmach się ogląda, że te drony wlatują na misjach jakiś, nie? Chyba, że one są inne. Ale ładnie widzę. Jakoś ładne. A jak się robi? A ile jest tam procent baterii, bo to pokazuje baterię. 23. No bateria to słabo, słabo wytrzymuje. Ja ci teraz zaparkuję, poczekaj. Ale to na polu nie wieć, tu na drodze daj. Bo pole jest nierówne. Czeka. Stary. Stary, gdzie moja bryka? No, tak na tej drodze, wiesz, żeby... Ja nagram, jak lądujesz, dobra? Jak samolotem. No, na dół. Coś uciekło ci. No widzę. Uważaj, bo żeby... Ta bateria. Na dół, dawaj na dół. Na dół, no. Ja mam wylądować. No i koniec. Aha, już się sam. I po zabawie. Co, jak ci się podoba? Ja się boję, bo on tak ucieka szybko.
No, ale to wiesz, szybko lata. To był twój pierwszy lot, więc i tak tobie dobrze poszło. Tak, więc musimy sobie latać, chociażby wiesz, tak sobie polatać, żeby się nauczyć go dobrze operować, bo przyjdą. Ale ja nie ogarniam, powiem ci, że on tak tą kamerę ma jakoś obrać. Ja myślałam, że będzie nas widać z góry, a on ma inaczej obróconą kamerę i on widzi cały inny obraz, a na przykład nas nie widać. Mi się wydaje, że powinniśmy nas widać, a on jakoś tak nie wiem. No bo to możesz też kamerę robić, kąt zmieniać, nie? No właśnie, muszę ogarnąć, tam tym pokrętem z lewej strony. Płynnie wyglądało. No właśnie, więc do nauki wszystko. Ale łatwa obsługa, nie powiem, że nie. Fajne, no i ładne, no jeszcze nie jest łatwa. Dobra. Nie, muszę to ogarnąć. Będziemy kończyć film. Następny film będzie już z nagrania drona, bo będę nagrywać podczas wywozu obornika na pole. Zobaczymy, jak wyjdzie. To co, żegnamy się z widzami. Zapraszamy na Instagrama Rolnik po swojemu. No właśnie. Czy tam jeszcze gadasz? Na razie, cześć. Nie naśladuj mnie, i tak ci nie widzi. A nie, błoto. Błoto znowu? Nie, wyłącz. Roztopy mamy i błota duża. Dobra, lecimy.